Dzień dobry, nazywam się Jarek Krawczyk. Przyjechałem tutaj z Otodom, najpopularniejszego serwisu nieruchomościowego w Polsce. Na co dzień w tej chwili przygotowuję tam bardzo ciekawy raport Mieszkaniowe Marzenia Polaków. A do redakcji Bankiera zostałem zwabiony hasłem Niespodzianka. I jest to dla mnie również wielka niespodzianka, co to będzie. Tu jest 12 pytań, wszystkie dotyczą wynajmu mieszkań. Ja wylosuję sobie za chwilkę 5 tych pytań i spróbuję na nie odpowiedzieć. Ile powinna wynosić kaucja przy wynajmie mieszkania? Kaucja jest zawsze ustaleniem między jedną a drugą stroną. Jest przyjęte tak, że zwykle jest to jednomiesięczny czynsz. Zdarza się też, że właściciele nieruchomości żądają większej kaucji, a zdarza się też tak, że z kolei osoba, która chce sobie wynająć mieszkanie, jest w stanie wynegocjować, że na przykład w tym trudnym okresie nie ma dodatkowego czynszu, żeby za niego zapłacić. W związku z tym dogadują się na przykład na połowę. Szkoda, że nie możemy jeść jeszcze tych rzeczy, które normalnie są powiązane z tymi niespodziankami. Jak będą kształtowały się ceny wynajmowanych mieszkań w najbliższym czasie? Tak naprawdę nie wiemy ani jak będą się kształtowały ceny w najbliższym czasie mieszkań na sprzedaż, ani tych na wynajem. Ceny mieszkań na wynajem rosną, ale rosną znacznie wolniej niż ceny mieszkań na sprzedaż. Najnowsze dane, które widziałem w niektórych miastach, przyniosły spadki względem ostatniego miesiąca, ale są to wahania, które są normalne i są cały czas, więc zbyt daleko idących wniosków bym nie wyciągał. W niektórych miastach zresztą też te ceny wzrosły. To są bardzo lokalne rynki. To nie jest też tak, że jeśli rosną ceny mieszkań na wynajem w Warszawie, to automatycznie rosną na przykład w małej miejscowości na Warmii, albo w Poznaniu, albo w Krakowie. Dlaczego wynajem mieszkania jest taki drogi? No to pytanie sobie sam zadawałem kiedyś, jak wynajmowałem mieszkanie. Myślę, że dlatego, że tych mieszkań, które są przeznaczone na wynajem, jest cały czas stosunkowo mało w stosunku do liczby chętnych. Polacy i tak mało chętnie tak naprawdę wynajmują mieszkania, bo większość mieszkań w Polsce to są mieszkania własnościowe i wiele osób nawet wynajmujących dąży do tego, żeby docelowo kupić własne. Jak rozliczyć podatek przy wynajmie mieszkania? Można ten podatek rozliczać dwojako, to znaczy zakładając, że w ogóle jesteśmy osobą fizyczną, która po prostu chce wynająć mieszkanie, mamy do wyboru albo ryczałt, albo rozliczenie na zasadach ogólnych. Ryczałt wynosi 8,5% i brzmi to fajnie, natomiast trzeba wziąć pod uwagę to, że nie możemy sobie wtedy odliczyć kosztów. Natomiast w przypadku rozliczenia na zasadach ogólnych płacimy odpowiednio 18-32%, natomiast w takiej sytuacji możemy sobie na przykład odliczyć koszt odsetek od kredytu albo koszty remontowe, więc czasami może się to bardziej opłacać. Gdzie zapłacimy najmniej, a gdzie najwięcej za wynajem? Najtańsze mieszkanie znalazłem za 600 zł plus czynsz. Czynsz w okolicach 300 zł to był, czyli za 900 zł można było mieć już absolutnie całość. Wada tego rozwiązania to było mieszkanie w takim pobegerowskim bloku na Warmii. Najdroższe mieszkanie na wynajem w tej chwili jest w samym centrum Warszawy, w bardzo znanym wieżowcu na ostatnim piętrze i kosztuje 50 tysięcy złotych miesięcznie. Tylko że to też jest cena ofertowa. Ile ostatecznie to będzie kosztowało, to trochę zależy od osoby, która skontaktuje się z tą osobą, która to mieszkanie chce wynająć, bo myślę, że przy takich kwotach można z tej ceny troszeczkę zejść. To było chyba już 5 pytań, także bardzo dziękuję i do zobaczenia. A o czym powinien być kolejny program Pytanie Niespodzianka? To pytanie do Was. Piszcie do nas na adres pytanie@bankier.pl.